Siema, siema. Siema, siema. Witajcie na kanale Bez Spiny. Moja żona Marikar, ja jestem Maciek. I dzisiaj pokażemy wam jak mieszkamy. W ogóle chciałem podziękować za 1000 subskrypcji, które uzyskaliśmy. Yeah? What do you like to say? Thank you. Polish? Dziękuję bardzo. Tak jest. Także bardzo fajnie. Dziękujemy. No to jest taki duży krok w rozwoju każdego kanału, ten pierwszy 1000 złapać i później jest droga na 10 tysięcy, no ale spokojnie, bez ciśnienia, bez spiny. Także także to jest nasz dom. Zaraz wam pokażę, jak wygląda w środku. Płacimy za niego 160 zł miesięcznie. A chcę go pokazać wam teraz też z tego względu, że w tym tygodniu się przeprowadzamy, bo tam kto oglądał vloga Rafała, ten widział, że znaleźliśmy dom w Bakong i przeprowadzamy się tam minimum na pół roku. Ale ten dom zatrzymujemy, no bo mamy na niego ważny kontrakt dalej i no i wiecie, no to nie jest duży wydatek, tak? Także w każdej chwili będziemy mogli sobie przypłynąć na Sikihor, spędzić tutaj trochę czasu. No i tak, nie? Może go udostępnię dla patronów, jeśli by któryś z patronów chciał się zatrzymać w takim domu, to też może być taka opcja, bo myślę o tym. Dobra, chodźcie, zapraszamy. Idziemy? Dziuba Kazie, idziemy. Do domu. Idziemy do domu. Później przejdę, jeszcze pokażę wam okolice, w jakiej mieszkamy, no ale ale najpierw dom. O. Chodź do domu. Chodź do domu. Antek tutaj wcina kukurydzę i ogląda dinozaury. Dinozaury? Yeah. Tutaj jest stanowisko Marikar do szycia. No tu mamy takie bambusy na ciuchy. Wiecie, ten dom, gdy wynajmowaliśmy, był kompletnie pusty, także musieliśmy go umeblować i ogarnąć, bo tu nie było nic. This is our bedroom. Sypialnia. Sypialnia, to jest sypialnia. Sypialnia i biuro zarazem moje, bo to jest jedyne pomieszczenie, które jest zamykane. Zamykane. Zrobiłem tu sufit. I założyłem taką małą klimatyzację, także w miarę da się tutaj wytrzymać. Widzicie, jakie fajne muszle pozbierałem. To większość tych muszli zebrałem podczas moich nurkowań. No, te półeczki też zrobiłem. Tutaj widzicie, mam fajne biurko z mahoniu. Bo to jest podstawowy tutaj budulec do robienia mebli. No a tutaj śpimy. Śpimy tutaj w trójkę. Jak Kalix mieszkał z nami, syn Marikar, no to spał na tym materacu mniejszym w drugim pokoju. Znaczy w pokoju, no nie wiem, czy to można pokojem nazwać, nie? A widzicie, dach wygląda tak, nie? Także jak słońce przypieka, to jest mega gorąco, nie? Jak w piekarniku. Mega upał. Mega upał. Ona się śmieje zawsze, jak mówię mega upał, bo upał to znaczy łysy. Mega łysy. Mega łysy. No, a tutaj, tu mamy kuchnię. Kuchnię, nad kuchnią. Kuchnia? Kuchnię, this is like, you know. Very complicated Polish words, you know. Słuchajcie, tu jest mój sprzęt grający. Mm-hmm. Jeden wzmacniacz przywiozłem z Polski. Tego Nada, NAD. A Sansui udało mi się kupić tutaj na Filipinach. Ma prawie tyle lat co ja. Jest w świetnym stanie, nie? Także kupiłem. Głośniczki mam malutkie, bo większych się nie dało wysłać z Polski. O tego NAD wysyłałem z Polski też odtwarzacze CD. To są też NAD, całkiem spoko. Widzicie, tutaj stolik nasz jadalniany, tak, i krzesła z mahoniu też zamawiałem u stolarza. No tutaj jemy, tak, na wymiar, wiecie,
Na wymiar do tego domku było to zamówione, normalnie ten stół byłby większy, ale żeby można było tu naokoło niego siadać i przechodzić, jest w takim rozmiarze, żeby pasował. No. To jakieś półeczki zrobiłem, tak, ten taki kominko, szafeczkę, to też sam skręciłem. No, na tym gotujemy. Tu się używa propanu z butli, tak, także mamy butle. Co jeszcze? No, tu takie gadżety. O, widzę, Marykar jakieś mięso odmraża. For lunch, huh? Meat? Yes. What's that beef? For con carne. Czyli con carne? No to Maciej dzisiaj będzie gotował chili con carne i właśnie się dowiedziałem. You will? Who will cook, babe? My man. He cooks very good with this con carne. Czasami większość Marykar gotuje, praktycznie większość posiłków, ale jest takich parę, które gotuje ja, i to szczególnie wołowina. Nie wiem, czemu tak wyszło, no ale tak jest. Czyli con carne, sos boloński do spaghetti. What else I'm cooking? This pomidorowa. A polskie pomidorówkę, grochówkę, jakieś takie nasze klimaty. Ale Marykar robi dobre schabowe. What? You make good schnitzel, pork schnitzel. What do you call this one? What? The similar to menudos. Gulasz. Gulasz. Tak jest. Bardzo dobry? Bardzo dobry. No, tu jest, widzicie, jeszcze mamy jeden kominek. Tu mamy wentylator taki zamontowany, orbitalny, tak, jeżeli on się tam obraca, żeby jakoś można było przetrwać w tym gorącu. Pralkę dostaliśmy od Mariusza. Dziękuję. Szpakowskiego. Udało mi się ją naprawić, bo był programator zepsuty i od tej pory ją używamy. Co tu jeszcze? No tu jest drugie wyjście na zewnątrz. Widzicie, tu bananowce rosną. Pokażę wam jeszcze. A, i tu mamy takie miejsca też pod tym blatem betonowym. Zrobiłem półki, także można tu coś kuchenne, jakieś gadżety pochować. A tu są moje narzędzia, które nagromadziłem poprzez 4 lata życia tutaj. Teraz czas na łazienkę bez spiny. Łazienka bez spiny filipińska wygląda tak. Tutaj jest taki pojemniczek na wodę. W sumie jest to, wiecie, jest to praktyczne, bo na przykład jak nie ma wody czasami, no to zawsze mamy jakąś wodę, żeby się wykąpać. Aczkolwiek w tym miejscu nie ma problemu z wodą. Zazwyczaj woda jest. O. Lustro takie zrobiłem też. No co? Kibelek bez spłuczki, bo spłukuje się tym, tak? Papieru toaletowego się nie używa, bo się człowiek podmywa od razu i... No i tak to wygląda, nie? A tutaj... Co jest fajnego w tej łazience, to jest idealna łazienka dla nurka, bo widzicie, tutaj sobie suszę sprzęt, a w tej beczce mogę go umyć ze słonej wody po nurkowaniu, nie? Także to jest fantastyczne. Dobra, wychodzimy. No i w zasadzie to wszystko. Tam u góry jeszcze, widzicie, czyli na tym suficie od pokoju mamy taki, powiedzmy, magazynek zbędnych rzeczy, tam sobie można coś wrzucić i... No, dom jak widać otwarty, także komary welcome to, jaszczurki, szczury, myszy, aczkolwiek mieliśmy tutaj rodzinę szczurów, żyła z nami, ale udało mi się ich eksterminować przy pomocy łapek na myszy i trucizny, także od pewnego czasu jest spokój, bo było to bardzo dokuczliwe, latały nam po tym suficie od pokoju w nocy, tam wiecie, no to jest płyta pilśniowa, także się mocno tam tłukły pazurami. Tak myślę, że z grubsza wszystko pokazałem, mówię, właśnie widzicie, już tutaj są kartony przygotowywane, bo w weekend się przeprowadzamy w okolice Dumaguete.
No i niestety dom wynajęliśmy nieumeblowany, także no większość rzeczy będziemy musieli zabrać, nie? Na szczęście jest taka firma w miarę niedroga, która świadczy tego typu usługi tutaj i można nimi przewieźć praktycznie wszystko z Dumaguete na Sikihor i w drugą stronę, także skorzystamy z ich usług i no ale będzie to na pewno ciężki weekend. No i tak jak mówiłem, no przeprowadzamy się, ale dom sobie zostawiamy i no, w razie czego można tu przyjechać na weekend. Wiecie, można żyć na Filipinach bez lodówki, to nie jest problem, bo codziennie można sobie wyskoczyć, coś zjeść. Zresztą wielu Filipińczyków tak żyje z dnia na dzień, że nie mają lodówki. Nawet rodzice Marikar nie mają lodówki, a w domu żyje kilkanaście osób. You know, even like in your house there is no fridge, yeah? We always buy every day the meat fresh, you know. Yeah, po prostu because, się... You know, we're in the city, we just walk to the market. Mm. Oni blisko placu targowego mieszkają, także codziennie ktoś idzie na zakupy i gotują po prostu ze świeżego, nie? Także... Okej, pokażę wam teraz okolice. How long we live, babe, in this house? 1 year. 1 year and 1 month? No, mieszkamy w tym domu już ponad rok czasu. Rok i miesiąc. Bo przeprowadzaliśmy się chyba w sierpniu. Tak mi się coś widzi w zeszłego roku. I ja lubię ten dom, nie? Ja naprawdę, mnie się tu spoko mieszka. No jest trochę mały i... Bo on ma tak mniej więcej 30 metrów kwadratowych plus łazienka, nie? Czyli coś takiego jak polski dom bez pozwolenia na budowę. No, tu Magda ma budę. Zmajstrowałem też z drewna kokosowego, widzicie? Nawet się tutaj skitrała. Tutaj mamy oregano. No, świetnie rośnie w doniczkach. No i tak to wygląda. Widzicie, tu już mamy sąsiada. Tam mamy następnego sąsiada. To jest w ogóle jakby w posiadaniu jednej rodziny, czyli każdy brat ma swój dom. No a my wynajęliśmy od nich ten mały domek. Tu mamy boisko do koszykówki przed domem. No i zaraz sklep, nie? Wiecie, żyjąc tak między Filipińczykami, no to trzeba być gotowym na to, że jest głośno zawsze, nie? Bo oni nie są cichym narodem, lubią się bawić, lubią grać, dzieci biegają, krzyczą. Codziennie ktoś gra w koszykówkę. Zawsze są jakieś koguty dookoła, psy, także z tym się trzeba pogodzić. No sklep tam, jeśli oglądaliście wcześniejsze odcinki, to pokazywałem. No ale tu jest sklep. O! Itlog, ha? Itlog, ja. He's coming. No, dzisiaj właśnie byłem ten, po jajka, nie? Na śniadanie nie miał jajek, ale przyjechała dostawa. Very good. Przyjechała dostawa jajek. Także tu jest sklep. Tu jest mam men, siedzi mój człowiek. Mój człowiek to zawsze urzęduje. Benzynkę tu mamy, taka filipińska stacja benzynowa. Tu mogę sobie umyć motor czy samochód, bo mają kompresor. No to już jest główna droga do tamtą stronę do San Juan, a tu w tą stronę, co pani idzie ze smażonymi bananami, można dojechać do Sikihor. Banana turon? Oh. Banana lang. Ah, banana like this. Ah, okay, okay. Salamat. Jedzie karetka. A tutaj jest skrót. Jesteśmy znowu pod domem, nie? Z negatywnych rzeczy jeszcze oprócz komarów i potencjalnych myszy, to na przykład ostatnio zadomowił mi się tu kogut od sąsiada i śpi na tym drzewie. No i piąta rano gość zaczyna
zaczyna się uaktywniać, nie? Także czasami mnie budzi. No i jeszcze psy mają sąsiedzi, które szczekają czasami w nocy bez sensu zupełnie, no ale... Takie życie, wiecie. Ale ogólnie nie jest źle. How babe, what's your like opinion about this house? Beautiful. Like you? Yep. How you like it? I like it because, you know, we have plenty of neighbors. For me, neighbors is important. As long as the neighbors don't, you know, like, don't, how you call it? Give problem. Yeah. Because I always want safety for me, you know. No. When it's going somewhere at night to dive or whatever. Marikar mówi, że jest fajnie, że ona lubi tu mieszkać, no bo mamy dużo wielu sąsiadów, którzy są spoko i czuje się tu bezpiecznie. And I don't like to be alone, like, completely alone at home. Zobaczcie. We're not alone. We're not alone. There is... We have... Mamy kurczaki? Rodzinę. Kurczaczki. Kurczaczki. Kurczaki i mama. Kura. Kura. Kwoka. 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 You know, when it's... Chicken like this have babies, we call kwoka. Kwoka. Yeah, because she always walking and kwok, 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 kwok. No. No i tyle, nie? Także mnie się tu też mimo tych pewnych niedogodności spoko mieszka. Jakby był na przykład jeszcze jeden pokój, że po prostu do pracy mógłbym się odizolować, takie zrobić sobie biuro, jak miałem w tym dużym domu, w którym mieszkaliśmy wcześniej. O, w ogóle wrzucę wam linki do domu, który wynajmowaliśmy wcześniej na Siki Hor, bo to był taki dom, no mocno odjechany. Mocno odjechany. Dobre dla fanów LSD i innych używek. I tam mieszkaliśmy prawie 3 lata w tamtym domu. Ale właśnie tam miałem biuro osobno, osobne pomieszczenie, także no zupełnie inaczej się też pracowało, bo tutaj wiecie, na przykład ja pracuję do 10 wieczorem, powiedzmy, a Antek już 7-8 idzie spać, także zawsze mi wjeżdżają do pokoju i to już jest, już się inaczej wtedy człowiek koncentruje. No. Kurde, nie lubię się przeprowadzać, nie? Także... Ale damy radę. Przynajmniej się coś będzie działo, nie? To 4 lata mieszkamy na Siki Hor, także chcemy po prostu teraz no coś innego zobaczyć i docelowo w ogóle nasz plan jest taki, żeby podróżować po tych Filipinach, ale tak właśnie powoli sobie przeskakując pół roku tam. Jak nam się podoba, to może dłużej, wiecie. Bez ciśnienia, bo ja nurkuję, ja chcę też obnurkować każdą wyspę, jeśli są tylko takie możliwości. Także no zobaczymy, jak to będzie, nie? Jak nas tylko będzie stać na jakieś takie przemieszczanie się powolne, no to będziemy się starali to robić, wiecie. Dużo łatwiej by było, jakbyśmy mieli troszkę większy budżet, to wtedy możemy sobie powiedzmy pozwolić na wynajem domu umeblowanego, więc nie musimy nic zabierać ze sobą, nie? Uzupełniając jeszcze to wszystko, wynajem domu tego kosztuje nas 160 zł miesięcznie. Internet kosztuje nas światłowodowy, podłączyli nam tutaj w tym roku 1600 peso, to jest jakieś powiedzmy 130 zł, tak mniej więcej. Za prąd płacimy w granicach 2000, czyli kolejne 160 zł. No a za wodę to tam jakieś 300-400 peso, powiedzmy tam 20-30 zł za wodę, nie? I czasami za wywóz śmieci nas kasują, ale to jest bardzo dziwne i nieregularne i tam, no tam jakieś grosze, nie? No, także tyle jeśli chodzi o koszty mieszkania w takim domu. No i wiecie, 2000 peso za, nawet za taki domeczek, to jest dobra cena, bo nasza koleżanka wynajęła coś podobnego, nawet trochę chyba mniejszego i płaci 3000, a jest Filipinką i jest bardzo ogarniętą dziewczyną, także potrafi sobie wynegocjować dobrą cenę, a zawsze jest dużo ciężej o dobrą cenę, jeśli pojawia się koleś w kolorze skóry takim jak ja, nie? Bo Filipińczycy, jak widzą, że już jest zagraniczniak, to z reguły cena idzie w górę, nie? No ale ja tu ze względu na to, że ich znam dość długo, także
no też inaczej do mnie podchodzą, nie? Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dziękuję za subskrypcję, za komentarze. To nam pomaga, wiadomo, rozwijać kanał i ten. W szczególności panu Andrzejowi dziękujemy, naszemu pierwszemu patronowi polskiego kanału. Ze ziema, ziema. Siało, siało. Powiedz, dzięki za oglądanie. Dzięki. 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 Papa. Papa. No, także dzięki za oglądanie, jesteście w porządku i do zobaczenia w następnym odcineczku. Odcineczki. Papa.